Zarejestrowałem się w Urzędzie Pracy w połowie ubiegłego miesiąca. Nabyłem prawo do zasiłku, ale wypłata była niższa niż przysługująca mi kwota. Dlaczego? Zasiłek jest naliczany proporcjonalnie do liczby dni pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych. To oznacza, że osoby, które były zarejestrowane przez np. ostatnie 10 dni ubiegłego miesiąca, otrzymają zasiłek tylko za ten okres. Kolejna wypłata będzie już w pełnej wysokości. Oczywiście osoba bezrobotna nic nie traci, gdyż pozostałe zasiłki otrzymuje już regularnie w pełnej kwocie wraz z potocznie zwanym wyrównaniem za pierwszy miesiąc rejestracji.